Mówimy tu w moim, w naszym, waszym przekonaniu, że są bardzo bogaci pisowcy, tak? Mówi tak. Aha. Przedszkola bogate, dzieci, samochody, PSL i być może SLD do tego, aby po wyborach samorządowych one doszły do koalicji obywatelskiej. To znaczy wynik wyborczy, jeśli PSL osiągnie słaby wynik wyborczy, a wiemy, że PSL, zaplecze samorządowe to jest podstawa PSL-u, to znaczy to jest partia, która jest bardzo mocno osadzona i od zawsze była bardzo mocna osadzona w III Rzeczpospolitej. Od samego początku PSL był najmocniej osadzony w samorządach. I teraz jeśli PSL, wynik PSL-u byłby bardzo słaby, w moim przekonaniu byłby to dzwonek alarmowy dla kierownictwa Polskiego Stronnictwa Ludowego i w moim przekonaniu jest prawdopodobne, że PSL dojdzie do koalicji obywatelskiej. Pytanie, co zrobi SLD? Zostanie tam wepchnięty niejako przez Prawo i Sprawiedliwość, no bo dziś też mogliśmy usłyszeć akurat z ust premiera Morawieckiego, no kilka takich bardzo wyraźnych szpil wbitych w PSL. Tak, dlatego że od samego początku strategzy Prawa i Sprawiedliwości przyjęli taką taktykę, uznali, że PSL tak naprawdę jest głównym przeciwnikiem w samorządach w tej chwili dla PiS-u. To znaczy po pierwsze dlatego, że rzeczywiście PSL ma bardzo mocne wpływy w samorządach, a po drugie uznano, że stosunkowo łatwo można pozyskać część elektoratu PSL-u, bo ci wyborcy, prawda, głównie mieszkańcy małych miasteczek czy wsi, oni stosunkowo przy pewnej narracji, którą PiS w tej chwili prezentuje, przy całym na przykład kwestiach programów socjalnych, które w dużym stopniu właśnie docierają do tych ludzi, jest szansa, tak uznaje PiS, że część tych wyborców przejdzie na trwałe do PiS-u. I to jest, przepraszam, jeżeli chodzi o konsekwencje, no gdyby to oczywiście się sprawdziło, to po pierwsze oczywiście PiS wychodzi wzmocniony, bo przejmuje część elektoratu. Dwa, wyrzuca tak naprawdę z tego układu ten klocek, który na przykład Platformie jest niezbędny do tego, żeby współrządzić w sejmikach samorządowych, czyli głównego koalicjanta. Dokładnie, bo pamiętajmy, że nawet już 4 lata temu w wyborach samorządowych PiS, w tej chwili po tych wyborach PiS tylko rządzi w jednym województwie na podkarpackim, ale w kilku innych paradoksalnie wygrał wybory, natomiast nie wygrał na tyle, żeby rządzić samodzielnie. I to, że opozycja rządzi w pozostałych 15 sejmikach, w dużym stopniu jest związane z tym, że PSL osiągnął bardzo dobry wynik w tamtych wyborach właśnie do sejmików i PSL jest głównym beneficjentem, jest głównym koalicjantem Platformy Obywatelskiej i innych ugrupowań, też i SLD w sejmikach. W związku z tym przyjęto strategię, że maksymalne osłabienie PSL-u ma spowodować to, że po pierwsze PiS przejmie część tych wyborców, a po drugie utrudni ewentualnie stworzenie koalicji wyborczych już w sejmikach po wyborach. Wtedy ze strony PiS-u na pewno będzie próba poszukiwania być może jakichś małych, mniejszych ugrupowań, tak, mniejszych komitetów, żeby dopraszać ich w sytuacji, gdyby brakowało do uzyskania większości. No to w takim razie teraz przejdźmy do Warszawy. Przypomnijmy, że dzisiejsza konwencja Koalicji Obywatelskiej odbywała się właśnie w Warszawie. Stąd wystąpienie Grzegorza Schetyny, ale również Rafała Trzaskowskiego. Co ciekawe, wystąpienie dosyć ostre, dosyć zdecydowane. No, Rafał Trzaskowski brzmiał trochę inaczej niż w tych przemówieniach, w tych wystąpieniach, w których mogliśmy go usłyszeć do tej pory, za które zresztą bardzo często był krytykowany, iż ta jego aktywność przedwyborcza jest dosyć niemrawa. No, dziś zaprezentował, mam takie wrażenie, trochę inne oblicze. Czy to jest kwestia tego, że zdano sobie sprawę, że naprawdę w tej chwili sytuacja Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego w Warszawie nie jest jednoznaczna, że ten wynik, który może paść podczas wyborów samorządowych, może być bardzo różny, więc trzeba naprawdę na 200% wziąć się do roboty? No, czy też była to zamierzona strategia, to znaczy przyspieszamy w ciągu ostatnich 2-3 tygodni? Czy moim zdaniem tutaj jest element jakby mieszany, to znaczy dlatego, że nie ma co ukrywać, że początek kampanii wyborczej dla Rafała Trzaskowskiego nie był udany i Rafał Trzaskowski słabo wszedł w tą kampanię samorządową. Dynamika kampanii przede wszystkim kandydata Zjednoczonej Prawicy Patryka Jakiego była dużo lepsza. Natomiast odnoszę wrażenie, że od około tygodnia rzeczywiście widać po stronie Rafała Trzaskowskiego i sztabu wyborczego dużo większą jakby taką mobilizację. Ten przekaz jest stosunkowo lepszy i rzeczywiście widać, że na te ostatnie 2 tygodnie, ale prawdopodobnie w Warszawie pamiętajmy, że będzie druga tura, w związku z tym tak naprawdę jeszcze będziemy mieć kolejne 2 tygodnie, prawda, między pierwszą a drugą turą. Rafał Trzaskowski wchodzi jakby z nową mobilizacją i sądzę, że rzeczywiście chyba
w sztabie Platformy zdano sobie sprawę, że wszystkie ręce na pokład, dlatego że Trzaskowski, który na samym początku wydawał się zdecydowanym faworytem, tym faworytem już takim zdecydowanym nie jest. W sondażach wyniki kandydatów prawie się zrównują. Dokładnie, w związku z tym naprawdę musi być w tej chwili maksymalna mobilizacja, przy czym moim zdaniem, jeśli Trzaskowski zmobilizuje sztab wyborczy i sam się zmobilizuje w tej kampanii, nadal jest, ma szansę, żeby wygrać te wybory. No to teraz w takim razie o tym, co mówił między innymi Rafał Trzaskowski. Przypomnijmy, konwencja Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Poprawa komunikacji w Warszawie to priorytet programowy Rafała Trzaskowskiego, który właśnie z ramienia Koalicji Obywatelskiej ubiega się o stanowisko prezydenta stolicy. Podczas dzisiejszego wystąpienia Rafał Trzaskowski prezentował swoje najważniejsze propozycje dla wyborców. To przede wszystkim stolica lepszej komunikacji. My planujemy cały system, który będzie działał jak krwiobieg, który będzie w stanie rozwiązać większość komunikacyjnych problemów naszej stolicy. Będą linie metra, będą nowe linie tramwajowe, będzie więcej SKM-ki, będą ułatwienia dla kierowców, będą również nowe miejsca parkingowe. Rafał Trzaskowski mówił też m.in. o polityce senioralnej oraz budownictwie z czynszem regulowanym. Oferta dla tych bardziej aktywnych seniorów i oferta dla tych seniorów, którzy sobie nie do końca radzą. Oczywiście zielona Warszawa, walka ze smogiem. Chcemy, żeby nasze miasto się jak najbardziej zazieleniło. To też jeden z absolutnych priorytetów. Kolejna kwestia to kwestia pomocy rodzinie. Zarówno jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne, o których zaraz opowiem, jak i kwestie związane z tanim mieszkaniem na wynajem. Z kolei kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki obiecywał, że jeżeli zwycięży w wyborach, to w pierwszym tygodniu swojego urzędowania zatwierdzi decyzję o budowie 19 dzielnicy miasta. Na konferencji przypominał, że jest to już trzecie z pięciu zobowiązań, które zamierza podjąć. Wcześniej zapowiedział budowę trzeciej i czwartej linii metra, a także 50 nowych żłobków i przedszkoli. Niektóre dzisiaj są przeznaczone w zdecydowanej większości pod zabudowę deweloperską. Czyli jeżeli nie zbudujemy tam dzielnicy Przyszłość, to powstaną tam kolejne szklano-betonowe pustynie. Natomiast my proponujemy nowoczesne, ekologiczne, zielone zagospodarowanie tego terenu, tak aby powstały tam nowe zielone płuca Warszawy, ale jednocześnie, żeby to miejsce było miejscem, do którego wszyscy na świecie będą chcieli przyjechać, o którym wszyscy na świecie usłyszą, że to jest obszar największych technologii, innowacji, rozwiązań z zakresu Smart City na świecie. Na to oczywiście były słowa dotyczące 19 dzielnicy miasta, czyli trzecia obietnica Patryka Jakiego, trzecia z pięciu, które obiecał się zrealizować, jak tylko zostanie wybrany na prezydenta Warszawy. I dużo ciekawe, bo przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę w tej kampanii poprzedzającej wybory samorządowe mało jest samorządu, dużo jest takiej walki politycznej na poziomie ogólnopolskim, czyli ten czwórbój. Natomiast gdy spojrzymy na to, co dzieje się w Warszawie, no, to w tej chwili widać, że po obu stronach, mówię oczywiście o tych dwóch głównych kandydatach, tych propozycji bardzo konkretnych dotyczących miasta jest akurat bardzo dużo. Tak, rzeczywiście są konkretne propozycje, ale no, Warszawa jest jakby miejscem szczególnym, dlatego że sądzę, że dlatego główni kandydaci do swoich programów wpisali te konkretne propozycje, dlatego że w Warszawie mamy też inne środowiska, innych kandydatów, ruchy miejskie, które wystąpiły już od dłuższego czasu tylko z takimi konkretnymi propozycjami. W związku z tym sądzę, że de facto ruchy miejskie i tacy kandydaci środowisk lokalnych, oni de facto wymusili na tych dwóch podstawowych kandydatach deklaracje dosyć konkretne dotyczące sytuacji w Warszawie. I to bardzo dobrze, bo to jest bardzo taka, bo rzeczywiście te deklaracje publiczne padną. Natomiast teraz chcę zwrócić uwagę na jedną taką bardzo ciekawą sytuację, dlatego że jest kwestia wiarygodności finansowania tych propozycji, bo to są bardzo duże, ciekawe, duże, rozbudowane programy. I teraz mamy do czynienia z bardzo ciekawymi faktami. Tak, z jednej strony kilka dni temu odbyła się konferencja Patryka Jakiego z ministrem Kwiecińskim, ministrem rozwoju, i który de facto ta konferencja, przekaz jest taki: Patryk Jaki zostaje prezydentem Ministerstwa Rozwoju, który między innymi absorbuje środki unijne, gwarantuje duże pieniądze na te propozycje, które Patryk Jaki zgłosił, ale mamy odpowiedź taką. W dniu wczorajszym Donald Tusk jest w Krakowie, przewodniczący Rady Europejskiej, i do Krakowa przyjeżdża Rafał Trzaskowski. I dokładnie jest ten sam jakby komentarz, to znaczy, jeśli zostanę prezydentem Warszawy, to
przewodniczący Rady Europejskiej będzie tu takim ambasadorem i będzie pilnował, żeby Unia Europejska pieniądze na inwestycje warszawskie przyszły, prawda? W związku z tym to jest taka ciekawa tutaj sytuacja. To jest rzeczywiście bardzo interesujący wątek, bo do niego właśnie chyba wczoraj albo przedwczoraj podczas rozmowy, która odbyła się na antenie Polskiego Radia 24, odnosił się jeden z kandydatów, czyli były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz, który mówił, że on jako jedyny w swoich planach myśli właśnie o tym, skąd miałyby pochodzić pieniądze na tego typu inwestycje. Pozostałym kandydatom zarzucił to, iż tak naprawdę przedstawiają propozycje, nie mając żadnego rozeznania, jeżeli chodzi o ich finansowanie, nie mając żadnego pomysłu na finansowanie. Choć jak słyszymy, te pomysły, no właściwie ci, którzy mieliby finansować te pomysły, już się pojawiają. Wspomniał pan o ruchach miejskich, to w takim razie jeden z przedstawicieli tych ruchów, bo z przedstawicielami mediów spotkał się dziś także kandydujący na prezydenta Warszawy Jan Śpiewak. Działacz miejski zapowiedział rewitalizację i utworzenie infrastruktury sprzyjającej wypoczynkowi na terenie dawnego ogrodu jordanowskiego na stołecznym Powiślu. Podczas spotkania z dziennikarzami Jan Śpiewak powiedział, że to właśnie informacje o nieprawidłowościach przy reprywatyzacji tego miejsca dały impuls do ujawnienia afery reprywatyzacyjnej. Od tego właśnie przejęcia tej nieruchomości, sprywatyzowania miejsca dla rodzin, dla dzieci, dla osób starszych, zaczęła się nasz bój o to, żeby Warszawa była uczciwym miastem, które reprezentuje interesy mieszkańców, a nie deweloperów. No i wydawało się, że z takimi hasłami przedstawiciele ruchów miejskich w takim miejscu jak Warszawa, no, które zostało niejako przeorane przez reprywatyzację, mogą mieć całkiem spore szanse. Tak, znaczy ja uważam, że przedstawiciele i w ogóle ruchy miejskie w Warszawie będą miały, nazwę to, swoje 5 minut polityczne przed drugą turą, to znaczy po pierwszej turze, kiedy no, nie ulega wątpliwości, że dwóch kandydatów przejdzie do drugiej tury, prawda, Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski. I teraz będzie moim zdaniem kluczowy moment. To znaczy zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Patryk Jaki, bo nie wyobrażam sobie inaczej, będą odwoływać się do albo poszczególnych kandydatów właśnie tych mniejszych, między innymi Jana Śpiewaka, albo do wręcz ich środowisk politycznych i będą z różnymi propozycjami. Teraz pytanie jest takie... Czy nie bardziej do środowisk niż do kandydatów? Bo no, wyobraża pan sobie Jana Śpiewaka, który na przykład udziela wsparcia Rafałowi Trzaskowskiemu? To znaczy ja w Warszawie wyobrażam sobie bardzo różne scenariusze, bo jeszcze kilka lat temu, prawda, obecny kandydat na wiceprezydenta ze strony PiS-u, pan Guział, był politykiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bardzo prominentnym, prawda, a dzisiaj jest jakby już oficjalnym kandydatem jeszcze przed pierwszą turą na wiceprezydenta. W związku z tym naprawdę uważam, że w polityce warszawskiej i tutaj będziemy mieć do czynienia z bardzo różnymi ciekawymi ruchami. Pytanie, co zrobi pan Wojciechowicz, prawda, czy nagle prominentny były polityk Platformy Obywatelskiej, wiceprezydent, nagle to byłoby ciekawe, że poprze na przykład Patryka Jakiego, prawda? Tu mogą być bardzo różne scenariusze. Oczywiście platformą tych różnych, nazwijmy to, przejść i poparć, no będzie też kwestia programu i tutaj rzeczywiście dlatego te programy są istotne, bo inni ci kandydaci, którzy no, nie przejdą do drugiej tury, oni będą mieli w momencie takiej dyskusji programowej do pewnych punktów programów będą się mogli odnieść, poprzeć, niektóre skrytykować. To będzie bardzo ciekawy proces. Doktor Andrzej Janusz, o tym, co przed nami, czyli o wyborach samorządowych i o to, jak mogą wyglądać scenariusze w całym kraju, ale także w samej Warszawie, gdzie ten bój przedwyborczy wydaje się być najciekawszym. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Reklama. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? Do witamina C jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Clipovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Clipovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Clipovita. Naturalnie dla ciebie. Zdrowie. Barbara, no? A pamiętasz, jak mówiłaś, żeby z zakupem takiego dużego nowego telewizora poczekać na okazję? Mówiłam, mi się, żeby taniej było. A co? No to patrz. Mega okazje w Media Expert. Duży telewizor smart, taniej o 1000 zł. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD za jedyne 1999. Taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem. Ale z
znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jak go smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania. Otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, jest 16.30, Michał Przerwa, zapraszam na informację dnia. Premier Mateusz Morawiecki deklaruje gotowość współpracy z opozycją i ponawia apel o wyłączenie z bieżących sporów politycznych sprawy polskiej racji stanu. Szef rządu mówił o tym podczas regionalnej konwencji PiS w Jasionce, niedaleko Rzeszowa. Przypomniał też, że w 1980 roku Polacy mimo różnic współpracowali ze sobą i tak powstała Solidarność. Kiedy różne charaktery ludzi z Solidarności budowały wtedy nie tylko niezależny związek, ale budowały zręby naszej państwowości i stały u źródła niepodległości. I tak samo dzisiaj, tak jak na Westerplatte 1 września zaapelowałem o wyjęcie poza pewien nawias pewnych sporów, spraw o charakterze polskiej racji stanu. Takie jest Prawo i Sprawiedliwość. Jesteśmy gotowi współpracować, nawet z opozycją. Właśnie dlatego. W konwencji w Jasionce uczestniczyli też prezes PiS Jarosław Kaczyński i marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna przyznaje, że Platforma dostała od wyborców lekcję, którą odrabia. Podczas konwencji wyborczej Komitetu Obywatelskiego w Warszawie Schetyna mówił, że Platforma Obywatelska miała swoje osiągnięcia, ale nie wszystko jest powodem do chluby. Wiem, że nie wszystko, co robiliśmy, zasługuje na pochwałę. Mieliśmy swoje osiągnięcia, jesteśmy z nich dumni. Ale są sprawy, którymi nie zajęliśmy się odpowiednio albo z którymi zwyczajnie się spóźniliśmy. Rządząc, popełnialiśmy błędy, ale dostaliśmy od wyborców lekcję, którą odrabiamy. Mamy w sobie dość pokory, żeby to przyznać i dokonać zmian. Wybory samorządowe już za 2 tygodnie. Nawet 2,5 tysiąca złotych rocznie traci 4-osobowa rodzina w naszym kraju z powodu marnowania żywności. O tym, jak nie wyrzucać jedzenia, oszczędzać i racjonalnie robić zakupy, rozmawiają w Gdańsku przedstawiciele ruchów społecznych Caritas i rządu. W Filharmonii Bałtyckiej na Łowiance trwa debata Przebudzenie ekologiczne, krok pierwszy, nie marnuje żywności. Ksiądz Krzysztof Sroka, wicedyrektor Caritas Polska, wyjaśnia, że marnowanie żywności zaczynamy już podczas jej kupowania. Podpowiada także, jak racjonalnie robić zakupy. Starajmy się choćby chodzić na jedzenie, na zakupy, a wtedy faktycznie kupować będziemy to, co nam potrzeba, to, co jesteśmy w stanie spożyć, nie mając później problemu z tym, co zrobić z żywnością, która utraci termin przydatności do spożycia. I przy okazji zaoszczędzimy. Oczywiście człowiek, który kupuje racjonalnie, rozsądnie, no zaoszczędza też pieniądze. Jeżeli kupujemy nierozsądnie, a za wszystko płacimy, no to wiemy, że mówimy o marnowaniu żywności, ale też i takim trwonieniu naszych zasobów finansowych. Polacy marnują rocznie około 9 milionów ton żywności. Amerykańska Polonia przygotowuje się do parady Pułaskiego. 81 raz na 5 Alei na Manhattanie pojawią się biało-czerwone flagi. Tradycyjnie już jak co roku, w pierwszą niedzielę października, amerykańska Polonia obchodzić będzie swoje święto. Ta manifestacja polskości odbywa się w rocznicę śmierci generała Kazimierza Pułaskiego. W tym roku hasłem przewodnim parady jest setna rocznica niepodległości Polski. Zbierane będą również podpisy pod deklaracją Polonii, która jest podziękowaniem za wkład Stanów Zjednoczonych w odzyskanie przez Polskę niepodległości 100 lat temu, jak również za poparcie we wstąpieniu do NATO i obecność amerykańskich żołnierzy na polskiej ziemi. Deklaracja przekazana będzie do Kongresu Stanów Zjednoczonych. W paradzie wezmą udział m.in. przybyły z Polski sekretarz stanu Adam Kwiatkowski, biskup z diecezji bruklińskiej Witold Mroziewicz oraz przedstawiciele władz miasta i stanu Nowy Jork. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polacy w świecie. Edyta Poźniak, dzień dobry, zapraszam na magazyn polonijny. Parada Pułaskiego przejdzie 5 Aleją w Nowym Jorku. To jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z Polską w Stanach Zjednoczonych.
Niemal 60 lat temu Bank Anglii poszukiwał dokumentalisty i wybrał Polaka Feliksa Topolskiego. Dziś w Londynie można oglądać wystawę jego prac. Litewskie Ministerstwo Kultury przyznało nagrodę tłumaczce z Polski. Wyróżnienie świętego Hieronima otrzymała Izabela Korybut-Daszkiewicz. Jest pierwszą Polką, która w ten sposób została uhonorowana przez litewski resort. Na początek podsumowanie najważniejszych polonijnych wydarzeń z ostatniego tygodnia i Maria Furdyna. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu otwarto wystawę Historia parlamentaryzmu w Polsce. W uroczystości wzięli udział europosłowie i przedstawiciele Sejmu. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński mówił, że znaczenie Polski w Europie zależało i zależy od funkcjonowania Sejmu i Senatu. Jeżeli spojrzymy na dzieje parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, potem Rzeczypospolitej Obojga Narodów i dzisiejszej Rzeczypospolitej, to widzimy wyraźnie, że silne państwo nabierało prestiżu wtedy, gdy Sejm i Senat również odzyskiwały i uzyskiwały prestiż. Główne obchody 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczpospolitej odbywają się w ten weekend w Piotrkowie Trybunalskim, czyli miejscu, w którym po raz pierwszy zwołano dwuizbowy Sejm. Rosyjscy katolicy przygotowują się do uroczystych obchodów 40. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Z tej okazji w Moskwie zorganizowano już wykład poświęcony pontyfikatowi Jana Pawła II, a na 13 października zaplanowano uroczysty koncert. Dzięki staraniom papieża Polaka zostały na wschodzie odbudowane struktury kościelne, mówi sekretarz Episkopatu Rosji ksiądz Igor Kowalewski. Na terenie Biblioteki Literatury Zagranicznej w Rosji na dziedzińcu ustanowiony pomnik. Wielu Rosjan składa tam kwiaty jako wyraz tego uznania wobec papieża humanisty. Konklawę wybrało kardynała z Polski na papieża 16 października 1978 roku. Brześć zamierza otworzyć w przygranicznych polskich miastach swoje centra informacyjne. Ich pracownicy mają zachęcać polskich turystów do odwiedzenia tego białoruskiego miasta. O szczegółach Włodzimierz Bac. Brześć wspólnie z polskimi partnerami zamierza otworzyć centra turystyczno-informacyjne w Białymstoku, w Łodawie, Białej Podlaskiej i Terespolu. Można będzie w nich uzyskać informację o tym, jak bez wiz przyjechać do Brześcia, nabyć mapy turystyczne wydane w języku polskim, a także kartę gościa zapewniającą ulgi przy zakupie niektórych towarów i biletów do muzeów. Brześć od początku tego roku można odwiedzać bez wiz, dlatego aktywnie stara się o przyciągnięcie zagranicznych turystów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio Mińsk. Polskie filmy można oglądać w kinach na Litwie. W Wilnie zainaugurowano Festiwal Filmu Polskiego. Tegoroczna impreza odbywa się pod hasłem 100% kina, 100% wolności i wpisuje się w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Do końca przyszłego tygodnia mieszkańcy 5 miast Wilna, Kowna, Morzejek, Solecznik i Wiłkomierza zobaczą w sumie 21 filmów. Większość z nich to nowe produkcje, ale nie zabraknie też klasyki kina polskiego, mówił podczas otwarcia festiwalu dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński. Cieszymy się 100% kinem i 100% wolnością. Polscy twórcy mogą w swoich filmach mówić o problemach, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu poddawane były głębokiej cenzurze. Festiwal Filmu Polskiego odbywa się na Litwie po raz 18. Patronat honorowy nad imprezą objął Polski Instytut Sztuki Filmowej. A jedną z ulic w Płungianach na Litwie nazwano imieniem Wandy Rutkiewicz. Alpinistka urodziła się w tej miejscowości. Mer Płungian powiedział, że jest to bardzo znana postać, a nazwa ulicy została wcześniej uzgodniona z mieszkańcami miasta. Wanda Rutkiewicz urodziła się 4 lutego 1943 roku. Pod koniec II wojny światowej jej rodzina została repatriowana do Polski. Rutkiewicz była trzecią kobietą na świecie i pierwszą Polką, która zdobyła najwyższy szczyt świata Mont Everest. Jako pierwsza kobieta na świecie stanęła też na K2. Za kilkanaście minut na nowojorskim Manhattanie rozpocznie się 81. Parada Pułaskiego. To jedno z najważniejszych wydarzeń nie tylko miejscowej Polonii, ale najważniejszych polskich imprez, które w całym roku odbywają się w Stanach Zjednoczonych. Relacja naszego korespondenta Jana Pachlowskiego. Dzień, w którym odbywa się Parada Pułaskiego, jest szczególny. Wówczas prestiżowa Piąta Aleja na Manhattanie staje się biało-czerwona. Już od kilku godzin w to wyjątkowe miejsce przychodzą Polacy. To jest niesamowite przeżycie. Pokazanie się Polski w Stanach, to jest, gdzie Polacy są widoczni, ale w jednym miejscu jest naprawdę święto. Bardzo dobrze, że jesteśmy Polakami. Cieszymy się, że jest nas tak dużo tutaj. Transmisję z
informacje telewizyjne. Good afternoon, or as we say in Polish, dzień dobry. This is to bring it to you from the Parkway live this gorgeous, glorious Sunday afternoon. It's almost unbelievable. We have the Polish scouts, and they are marching in, and I have Paweł and Kasia Przewiczyn, and they will be singing the Polish and American national anthem. W 1957 roku Bank Anglii uruchomił nową drukarnię pieniędzy. Szybko zrodził się pomysł, żeby ktoś uwiecznił pierwsze chwile jej istnienia. Wybrano artystę, który miał sprostać wyjątkowym wymaganiom. To Polak, Feliks Topolski. W tym tygodniu w Londynie na wystawie zaprezentowano pracę Topolskiego. To między innymi ekspresjonistyczne szkice i rysunki przedstawiające hipernowoczesny wówczas budynek i armię ludzi produkujących banknoty. Dlaczego wybrany został akurat Polak? O tym z kuratorką wystawy Jenny Adams rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Topolski and Bank of England. How did it begin? Topolski był artystą dokumentującym, dobrze już znanym dzięki umiejętnościom rysunkowego reportażu. Spontanicznego rysowania tego, co widział przed oczami. W 1957 roku Bank of England zbudował nową drukarnię. Chciał uczcić okazję i powierzyć jakiemuś artyście zadanie stworzenia kroniki funkcjonowania budynku no i ludzkiej pracy. Wybrali Feliksa Topolskiego. Przybył więc, obserwował, rysował i stworzył te wszystkie szkice i rysunki. Dlaczego wybrano akurat jego? Tylu artystów było na wystawach. Dlaczego Polak? W owym czasie Topolski był już uznany właśnie za ten styl spontanicznego rysowania. Rysowania z pozycji świadka, bieżącego rejestrowania zdarzeń i ludzi swojej ery. Był już częścią brytyjskiej sceny artystycznej. Przybył do Anglii w 1935 roku i bardzo szybko wtopił się w świat artystów w Londynie. Podczas II wojny światowej pracował jako artysta wojenny, zarówno dla Brytyjczyków, jak i dla polskiego rządu na uchodźstwie. Zarówno tu na Wyspach, jak i za granicą. A w latach 50. był już na Wyspach znaną figurą. Dobrze, przychodzi więc tu przez parę dni. No i jak to wygląda? Siada gdzieś z boku, mówi, udawajcie, że mnie tu nie ma, róbcie swoje. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o proces? Większość rysunków pochodzi z hali drukarni. To ogromna przestrzeń, 240 metrów. To tam odbywa się główna część produkcji. Topolski stworzył jedną wielką panoramę, ale są też sceny kameralne, skupiające się na konkretnych, niewielkich grupach ludzi przy pracy. Wyobrażam sobie, jak przychodzi ze swoim szkicownikiem i rysuje z werwą. Bez zastanawiania się. Dokładnie to, co widzi na każdym kroku, jaki robi. Co więc widzi, a my razem z nim? Kiedy Topolski przybył do Debden, narysował cały proces drukowania banknotów od początku aż po efekt finalny. Tu widzisz litografię, to pierwszy etap, potem następny i kolejna warstwa. Jej nałożenie nadaje banknotowi teksturę, dodaje wrażenia wypukłości. Przechodzimy do liczenia płacz, już niemal gotowych, potem do ich numerowania, no i do cięcia na poszczególne banknoty. Sporo rysunków przedstawia też miejsce, gdzie dochodziło do ostatecznego sprawdzenia banknotów. To kontrola jakości. Popatrz,
są w tej gablocie. Rzędy i rzędy kobiet, bo zwykle było to ich zadanie. Sprawdzały, czy banknoty nie mają pomyłek, smug, czy nie są źle ponumerowane. Ktoś, kto wkracza na tę wystawę, widzi coś wyjątkowego. Mignięcie świata sprzed 6 dekad. Jaki to jest świat? Based on those drawings, what kind of world do you think he can see? To coś, czego normalnie byśmy nie pokazali. Obowiązują przecież najwyższe standardy bezpieczeństwa. Rysunki mają 60 lat, a Felix Topolski uchwycił ten moment 20 stulecia doskonale. Wystarczy rzut oka, fryzury, ubrania, po prostu czuć ducha epoki. Do tego nowoczesna architektura, wówczas coś bardzo świeżego i przełomowego. To piękna kolekcja rysunków. Kiedy pokazano je po raz pierwszy w 1957 roku, reakcja ludzi nie była zbyt ciepła. Nasze archiwa pokazują, że pojawiały się wprawdzie włosy entuzjastyczne, ale ogólnie rzecz biorąc odbiór był nieprzychylny. Dla ludzi z owego czasu ten nowoczesny, ekspresjonistyczny styl był pewnym wyzwaniem. Dziś jednak z tą techniką jesteśmy już bardziej oswojeni. Są o wiele bardziej popularne. Z Jenny Adams rozmawiał Adam Dąbrowski. Polacy w świecie. Litewskie Ministerstwo Kultury uhonorowało Polkę Izabelę Korybut-Daszkiewicz nagrodą świętego Hieronima. Nagroda została przyznana Polce za przekład książki litewskiej autorki Krystyny Sabalauskaitę Silvarerum. Nagrodę wręczono z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza. Z Izabelą Korybut-Daszkiewicz rozmawiał Kamil Zalewski. Tłumaczka literatury litewskiej na język polski i bardzo znanej książki litewskiej Silvarerum. Drugi tom tej książki, tej pozycji właśnie ukazuje się na rynku polskim. Pierwszy tom jest już od dawna, a autorka tej książki, pani Krystyna Sabalauskaitę, podkreśla, że to tłumaczenie jest rewelacyjne. Tutaj chyba trzeba zaznaczyć, że to nie jest prosta sprawa przetłumaczyć taką książkę na język polski z litewskiego. Główna trudność polega oczywiście na tych bardzo, bardzo długich, kilometrowych zdaniach, które czasami ciągną się na stronę lub nawet więcej. I jest to trudność przede wszystkim składniowa, jakby dla mnie, ponieważ składnia języka litewskiego i polskiego bardzo się różni. I jakby tutaj nawet ta strona taka może historyczna, te wszystkie szczegóły, detale związane z historią sztuki, nie były dla mnie aż tak trudne, jak właśnie takie zmaganie się z samym językiem, przede wszystkim ze składnią. Ale oczywiście też bardzo dużo zawdzięczam samej pisarce, ponieważ ona rzetelnie każdy rozdział po kolei, który ja tłumaczyłam, bardzo chętnie to czytała, sprawdzała, także miałam taką pewność, że jeżeli zdarzy mi się popełnić jakiś błąd merytoryczny czy językowy, to ona to na pewno wyłapie. Więc rzeczywiście, czasami się zdarzało, że na coś zwracała uwagę, więc ja pracowałam nad tym dalej. Także każdy rozdział był jakby tak wypieszczony i przeze mnie, i później jeszcze do takiego czytania przez autorki oddawany, więc jakby jest też jestem pewna, że chyba no, trudno byłoby przyłapać tutaj mnie na jakiejś takiej poważnej usterce. Akcja tej książki ma miejsce w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów i mało tego w Wilnie w tamtym okresie czasu. A czy dla pani to też była jakaś taka podróż do tego Wilna tamtego okresu czasu? Takiego Wilna, o którym dzisiaj się nie mówi zarówno na Litwie, jak i w Polsce, chociaż na Litwie już zaczyna się mówić coraz więcej właśnie na ten temat. Ale to jednak miasto wygląda troszeczkę inaczej na kartach książki z Silvarerum. Niż dzisiaj, prawda? To tak kulturowo oczywiście, prawda? Bo dzisiaj jednak Wilno jest przede wszystkim litewskie, tych innych języków jakoś mniej się słyszy, prawda? Ja poza tym też przeżywałam taki wspaniały powrót do Wilna, ponieważ ja tę książkę tłumaczyłam w ogóle dosyć daleko. Pierwszy tom właściwie tłumaczyłam bardzo, mieszkając bardzo daleko nie tylko od Wilna, ale i od Polski, bo tym akurat w Kirgistanie, gdzie uczyłam polskiego, więc dla mnie to był taki powrót jakby podwójny w ogóle do tej części Europy. Próbowałam sobie też odtwarzać ulice, no bo miasto tak bardzo się nie zmieniło, prawda? Topograficznie, mimo że w książce czytam o tym, że ciągle były jakieś pożary, wojny, ale i tak w porównaniu, nie wiem, z Warszawą chociażby, gdzie mieszkam, no to Wilno właściwie pozostało prawie niemalże nienaruszone jak dla nas. Więc to było niesamowite, że ja mogłam sobie rzeczywiście przypomnieć jakieś swoje czasy studenckie, czasy pobytów dłuższych w Wilnie i otworzyć tę topografię. Chociaż przyłapywałam się na takich momentach, to zresztą bardzo ciekawy przykład kościoła świętego Jana, właściwie świętych Janów uniwersyteckiego, gdzie w pierwszej części Silvarerum jest mowa o tym, że właśnie w tym miejscu, ulicy Zamkowej, stał jakiś olbrzymi czerwony kościół z czerwonej cegły. Ja pomyślałam sobie, o co to w ogóle
chodzi przecież Święta Anna, to jest właśnie kościół gotycki z czerwonej cegły, jest trochę w innym miejscu. No i po prostu uzmysłowiła mi to później autorka, że w tym czasie, kiedy ona opisuje, prawda, to kościół był zupełnie inaczej wyglądał, przecież on potem się palił, potem była zupełnie inna fasada, więc no rzeczywiście, to była taka podróż w głąb historii Litwy. Na Litwie organizowane są wycieczki, wie pani o tym, wycieczki śladami bohaterów tej właśnie książki. Tak, ja też uczestniczyłam częściowo w takiej wycieczce, bo sama autorka tutaj latem spotkałyśmy się właśnie w Wilnie i zabrała mnie na taką wycieczkę śladami Sigwarerum i troszkę śladami jej własnego Wilna, jej miłości do tego miasta i to było naprawdę niesamowite. Czyli nie zdążyłam przejść jakby wszystkich szlaków po kolei, ale byłyśmy w wielu miejscach i wszędzie widziałam, że jest niesamowicie ciepło przyjmowana w tych muzeach, kościołach. Wiele miejsc w ogóle odżyło dzięki Silvarerum i właściwie te instytucje muzealne bardzo się cieszą z tego, bo rzeczywiście mają coraz więcej wycieczek, odżywa takie zainteresowanie historią miasta. Także myślę, że wraz z tą powieścią udało się zrobić wiele wspaniałych rzeczy dla kultury tego miasta. No i na koniec, spotykamy się tutaj z tej okazji, że Ministerstwo Kultury Litwy postanowiło w Dniu Tłumacza uhonorować panią za to tłumaczenie, co może świadczyć między innymi o tym, że jest to też pewnego rodzaju promocja również Litwy w Polsce. Właśnie bardzo się cieszę przede wszystkim z tego, że jestem pierwszym tłumaczem z Polski, który otrzymuje tę nagrodę. Jest to dla mnie po prostu niesamowita przyjemność, bo do tej pory to byli tłumacze tłumaczący na język niemiecki, na rosyjski, no tutaj na języki bałtyckie, krajów bałtyckich. I mimo, że jest sporo tych tłumaczy polskich, to ja jestem pierwszym, który dostaje tę nagrodę, więc jest to dla mnie naprawdę ogromne zaskoczenie i ogromna radość. I też ja widzę to w takim kontekście jakiegoś takiego zbliżenia po prostu naszych państw i naszych kultur. Dla mnie też symboliczną datą jest ten rok 2018, rok, kiedy oba państwa świętują stulecie niepodległości. Jest to dla mnie szczególnie wzruszające właśnie, że właśnie w tym roku otrzymuję taką nagrodę od państwa litewskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Z Izabelą Korybut-Daszkiewicz rozmawiał Kamil Zalewski. Na koniec magazynu przenosimy się na inny kontynent, do Ameryki Południowej. Arlindo Waszczuk po raz pierwszy przyjechał do Polski i na nowo zakochał się w ojczyźnie swoich przodków. O tym, jak w Brazylii mocno bije polskie serce, sprawdzał Michał Fedusio. Dzień dobry, moje imię jest Arlindo Waszczuk, naturalny Zauri, Rio Grande do Sul, Brazylii. Przyjechałem na 5 dni, to od jednego, to od drugiego, to od trzeciego. Już dzisiaj 17, czy nie wiem, czy 18 dni. Nawet zgubiłem miarków dnia, bo tak plaży mnie tutaj być. To najpierw, jakie wrażenia z pobytu w Polsce? No i standardowe pytanie, gdzie lepiej, w Polsce czy w Brazylii? Pierwszy raz ja przyjechałem tutaj do Polski. Człowiek widział Polskę i miał taką naturę, że Polska jest ładna, jest to. Ale zobaczyć tak na żywym oku, to jest inaczej. Bo człowiek widzi, jak to jest i jaka nauka ludzie mają, jak najprzeważniej czysta jest. Widziałem Warszawę i Kraków, jak Zakopane i tam, gdzie papa pochowany, ale gdzie pojechałem, to edukacja mocno żywa jest u wszystkich. W naszej Ameryce tam to jest bardzo inaczej, no nie? Będzie musi mieć jeszcze dużo lata, żebym dojechali, gdzie nasza matka polska jest. I nie wiem, czy my dojdziemy do tej natury, jak tutaj jest. Proszę jeszcze powiedzieć, jak to się stało, że pana przodkowie wylądowali w Brazylii. No i jak to się stało, że mimo upływu tych lat język polski wśród was wciąż jest żywy w kolejnych pokoleniach. Ja nie wiem, czy moje pradziadki pojechali, czy one byli wygnane stąd. Natura mnie bierze, że one wygnane byli stąd, bo jak teraz ja poszłem, gdzie mój dziadek się ożenił, on ani mędryki nie miał. On napisał, że się urodził w Polsce. To jeszcze Polska na mapie nie znała. I tam one przyjechali do tego mojego miasta i tam mój pradziadek był, mój dziadek, moje ojce i teraz ja jestem i teraz moje syny tam są. I tak człowiek trzyma tę Polskę. Tam modlimy się, jedziemy, tam my tańcujemy, my kulturę mają. Ale teraz ja chociaż będę ją czuł jeszcze lepiej. Człowiek zobaczy, jak to Polska je, jak tutaj Polacy szanują Polaków za granicą. A jak Polacy organizują się w Brazylii? Jak celebrujecie swoją polskość? Ja jestem prezesem tam z Braspo. Brazylia, Polonia. I się robi. My tam robimy takie festy, mamy. Czarnina. Wiesz, co to jest czarnina? Jak tutaj Polacy, kiedy czarnina się robi? Nie, tam my mamy taka festa, jest, że są 1200 miejsc.
No musi miesiąc najpierw powiedzieć, że tamtego dnia będą sprzedawane te miejsce, to ci człowieku, wiesz, wiele godzin wytrzyma tym, ani godziny nie wytrzyma. I ani trzecia część to czeka, żeby kupić tych ingresów, nie kupi. Bo tak dobrze my robimy i tak się ładnie robi, że ludzie chcą przyjechać w wszystkich miejscach, tak? Teraz jeszcze bardziej będziemy planować i będziemy robić i będziemy szanować, bo przyjechaliśmy na te piąte organizacje startumowe polskie, co tam były. Mocno nas cieszy i mocno nas raduje. Jak mocno wy tam w Brazylii, w Auri na przykład, czujecie wsparcie płynące do was z Polski? Kto wam pomaga organizacyjnie, nawet dobrym słowem, kto wam pomaga, żeby tę mowę cały czas udawało się podtrzymywać? Ta Polska nas pomaga tam. My mamy język, my mamy w szkole, w naszym mieście. Jest takie miasto, że nie ma 4000 ludzi, Auria, ale 93% są Polaczynów. Rzucisz kamienia albo fitness w kamień, tam Polak ci się odezwie. I my mamy taką naturę, ona jest otwarta. Tam na ulicy ludzie się witają. Dzień dobry, jak tam cię poszła noc, jak to jest, jak tam. Taka żywość polska tam jest. No to inaczej. Już pomagają na ten język. Teraz my mamy tam programy w tych w radiu, mamy programy w telewizji. Widzi się, że teraz te knapy maluśkie tak język nie trzymają. Widzi się, że człowiek traci trochę tego. To chcemy zobaczyć, czy my nawrócimy ich do języka najprzeważnie, bo kultura się zaczyna od czego? Od języka, od religii, od modlitwa, od festów, ale najprzeważniej, jak nie masz języka, trudno się być. Jak ja będę jechał do kraju, a języka nie. Zobaczymy, czy my zatrzymamy na wieki wiekowania. A co można powiedzieć generalnie o Polakach, o osobach o polskich korzeniach w Brazylii? Też w Ameryce Południowej, bo wiemy, że i w Argentynie jest sporo osób o polskich korzeniach. Na ile jest to zwarta grupa, na ile się ze sobą komunikujecie, współpracujecie? W Brazylii od 1,5 miliona do 1,8 miliona na pewność. Ale człowieku, mnie się zdaje więcej jak 2 miliony. Mocno więcej jak 2 miliony Polaków tam jest. Tylko, że dobrze nie są zapisane, dobrze nie są wymarkowane, to się nie wie, wiele akurat nie je. Ale trzeci kraj, największy z całego świata, jest Brazylia, co najwięcej Polaków wie. Jak pan tak przypomni sobie te ostatnie dni, czego będzie najbardziej żal, czego szkoda zostawiać? No bo na pewno nie pogody. Człowieku, żeby człowiek mógł, to by nie odjechał stąd. Ale człowiek ma tam też robotę, mamy zajęcie i jak to mówią, nasza natura nas trzyma tam, że musimy tam żyć, tak? Nie wiele miesięcy będzie, to ja będę znowuż tutaj, tak? Bo ja będę ofiarował, żeby drugie ludzie przyjechali. I człowiek jak zobaczył już drogę, jak spróbował, to będzie łatwiej przyjechać tutaj. Mieszkać tu, albo mieszkać w moim domu tam w Brazylii, w Ameryce Południowej, tak samo. Człowiek się czuje w dół. To najprzeważniej człowiek czuje, że się czujemy w dół. Arlindo Waszczuk, Polak z Brazylii, był gościem Polskiego Radia 24. Wypada tylko życzyć przyjemnej podróży do Auri i dalej takiej motywacji w pielęgnowaniu naszych tradycyjnych polskich wartości. Dziękuję, tak samo dla Was i zapraszam Was. Kto może pojechać do tej Ameryki Południowej? Najprzeważniej tam do Rio Grande. I tak serdecznie zapraszam do tego mojego miasta, co jest Auria, co ma 4000 ludzi. Przyjaźdźcie tam. Tylko przyjaźdźcie. Jeżeli nie możecie, zdybajcie adres mój i zadzwońcie, to jak do Porto Alegre się dostańczycie, do aeroportu tam, to ja was będę tam czekał. Serdecznie, tak ze serca roztworzonego, Polska mnie przyjmiła tutaj dobrze, to ja mam obligację tam was przyjmować z sercem roztwartym. Mocno dziękuję i do zobaczenia. Z Arlindo Waszczukiem, Polakiem z Brazylii, rozmawiał Michał Fetusio. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym magazynie polonijnym. Edyta Poźniak, dziękuję i do usłyszenia. Polacy w świecie. Reklama. Pomyśl o lekarzu, który widzi cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. Może zamówię pizzę? Nie.
będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 266 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 266 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, jest 17, czas na informacje dnia. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zwiększenie wydobycia gazu na Podkarpaciu. Minister Rolnictwa wraz z przedstawicielami organizacji społecznych podpisał deklarację o niemarnowaniu żywności. Prefekt kongregacji do spraw biskupów broni papieża Franciszka przed zarzutami krycia nadużyć seksualnych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zwiększenie wydobycia gazu na Podkarpaciu. Szef rządu na konwencji regionalnej PiS w Jasionce podkreślał, że w ciągu 5 lat wydobycie gazu zwiększy się o 28%, a zasoby wydobywalne o 64%. My mamy ponad 4 miliardy wydobycia krajowego. Tu na Podkarpaciu wkrótce będzie to 0,5 miliarda metrów sześciennych więcej. Powiększamy terminal LNG w Świnoujściu z 5 miliardów na 7,5. A dzięki pracy pana ministra Naimskiego i całego zespołu wkrótce będziemy mieli gazociąg północny do złóż norweskich, w którym będzie mogło przypływać około 10 miliardów metrów sześciennych. To jest niezależność energetyczna. Konwencję PiS otworzył prezes Jarosław Kaczyński, następnie przemawiał kandydat na prezydenta Rzeszowa Wojciech Buczak. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy stawia na poprawę komunikacji. W trakcie konwencji wyborczej koalicji w Warszawie Rafał Trzaskowski przedstawił najważniejsze propozycje dla wyborców. Mówił m.in. o polityce senioralnej i budownictwie z czynszem regulowanym. Oferta dla tych bardziej aktywnych seniorów i oferta dla tych seniorów, którzy sobie nie do końca radzą. Oczywiście zielona Warszawa, walka ze smogiem. Chcemy, żeby nasze miasto się jak najbardziej zazieleniło. To też jeden z absolutnych priorytetów. Kolejna kwestia to kwestia pomocy rodzinie. Zarówno jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne, o których zaraz opowiem, jak i kwestie związane z tanim mieszkaniem na wynajem. Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Jeśli w tym dniu żaden z kandydatów na prezydenta, burmistrza czy wójta nie otrzyma ponad połowy głosów, 4 listopada odbędzie się druga tura. Minister rolnictwa wraz z przedstawicielami różnych organizacji społecznych podpisał w Toruniu deklarację o niemarnowaniu żywności. Dziś przypada niedziela świętego Franciszka. Minister Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że celem kampanii na rzecz niemarnowania żywności jest zmiana zachowania Polaków, którzy wyrzucają 9 milionów ton jedzenia rocznie. Kupujemy bez opamiętania. Czasami uważają, że to jest może symbol tego, że jesteśmy zamożni. Na koniec wychodzimy z wielkim koszykiem rzeczy, które są nam zbędne, na pewno w takich ilościach. Ksiądz Daniel Adamowicz, dyrektor Caritas diecezji toruńskiej. Możemy pomagać bliźniemu, nie wyrzucając tej kanapki, i możemy pomagać ziemi, zachowując się po prostu uważnie. Na Toruniu odbyły się warsztaty kulinarne i kiermasz zdrowej żywności. Watykan opublikował list prefekta kongregacji do spraw biskupów, który broni papieża Franciszka przed zarzutami krycia nadużyć seksualnych popełnionych przez byłego arcybiskupa Waszyngtonu Theodora McCarricka. Zarzuty wysunął były nuncjusz papieski w Stanach Zjednoczonych, arcybiskup Carlo Maria Vigano. Vigano był nuncjuszem do 2016 roku. Pod koniec sierpnia opublikował dossier, z którego wynika, że już 5 lat temu poinformował papieża o zarzutach pod adresem kardynała McCarricka. Oskarżył też hierarchów w kurii rzymskiej o krycie tych występków i domagał się rezygnacji Franciszka.
prefekt kongregacji do spraw biskupów, kardynał Marc Ouellet, w czterostronicowym liście do Vigano zaprzecza tym oskarżeniom. Podkreśla, że Stolica Apostolska nie posiadała wówczas żadnych konkretnych dowodów jego przestępstw. Arcybiskup McCarrick otrzymał polecenie życia w pokucie, a w lipcu tego roku został zmuszony do złożenia godności kardynalskiej. Wczoraj Watykan na polecenie papieża oświadczył, że w sprawie arcybiskupa McCarricka toczone będzie szczegółowe śledztwo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tureckie służby uważają, że zabójstwo saudyjskiego dziennikarza zostało zaplanowane. Miał on zostać zamordowany w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule. Donoszą o tym tureckie media, powołując się na policyjne źródła. Jamal Khashoggi, który krytykował działania władz królestwa, zaginął we wtorek po wejściu do konsulatu. Według nieoficjalnych źródeł dziennikarz był torturowany, a jego ciało zostało później w kawałkach usunięte z konsulatu. Wszystko było nagrane na taśmie, która została wywieziona poza granice kraju, aby udowodnić zakończenie misji. Zabójstwo miało być zaplanowane i miała go dokonać grupa operacyjna saudyjskich służb specjalnych, która przybyła do Stambułu. Pisze o tym dziennik Daily Sabah. Dziennikarz udał się do konsulatu, aby załatwić papiery potrzebne do zawarcia małżeństwa. Jego narzeczona, która czekała na zewnątrz, twierdzi, że nigdy nie opuścił on placówki. Wczoraj wieczorem napisała na Twitterze, że nie wierzy, że Jamal został zabity. Turecka prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Arabia Saudyjska zaprzeczyła, że ma coś wspólnego z zaginięciem opozycyjnego dziennikarza. Oświadczyła, że tureckie służby mogą przeszukać placówkę, bo nie ma nic do ukrycia. Z Aden Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Jutro więcej słońca w całej Polsce. Rano na południu kraju mgła, która ograniczy widzialność do 200 metrów. Wciąż ciepło od 15 stopni w Suwałkach do 21 we Wrocławiu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przekładaniec Jachowicza. Dzień dobry Państwu, a moim i Państwa gościem jest pan minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, muszę zapytać o... jaka jest pana opinia na temat taśmy Mateusza Morawieckiego, który, jak pan był zresztą w programie, był bardzo atakowany przez opozycję, właściwie no, prawie wyłącznie do żądania dymisji. Tak, taśmy to jest sprawa sprzed paru lat, kiedy to czołowi politycy Platformy Obywatelskiej dali się nagrać kelnerom i oni tam opowiadali o strasznych rzeczach, pełniąc wtedy funkcje publiczne. I też nagrał się pan wówczas prezes WBK, pan Mateusz Morawiecki, na jednym czy na dwóch takich spotkaniach też dał się nagrać. I tam były takie dywagacje na temat tego, co zrobić, jak wygląda gospodarka. Też były dywagacje odnośnie tego, czy jakieś pieniądze przekazać na fundację pana Grada, czy zatrudnienie jednego z synów europosłów. Ale tak jak się przesłucha te wypowiedzi pana Morawieckiego, to tam nie ma sytuacji takich, z których można by było wyciągnąć jakieś konsekwencje prawne. To są takie rozmowy, które się odbywają podczas tego typu spotkań w charakterze prywatnym. No, padają tam często też słowa niecenzuralne, które nie przystoją, no, ale to jest właśnie sposób, to jest nagranie rozmów prywatnych, które nie są nagrywane, które nie są w celach publicznych, gdzie każdy z nas występujący w radio, w telewizji, no miarkuje się, żeby nie używać pewnych słów i tak dalej. I tak ja to widzę, tą całą sprawę. To nie jest na pewno nic miłego, ale też z drugiej strony nie jest tak, jak opozycja totalna mówi, że tu straszne rzeczy się działy, a premier powinien podać się do dymisji. No, ja się tak zastanawiam nad tym, czy jest w ogóle szansa na to, żeby jakiekolwiek konsekwencje wyciągnąć. No, myślę przede wszystkim o politycznych. Kiedy dowiadujemy się od tego, że pan Tomasz Arabski i pan Michał Boni, a szczególnie pan Michał Arabski, który no, nie będąc posłem, nie ma
nie musi z prywatnych pieniędzy pokrywać koszty przelotu w każdy weekend z Warszawy do Gdańska, gdzie mieszka na stałe i w związku z tym prosi o ochronę BOR-u, bo to mu zapewnia bezpłatne podróże. Podobnie pan Michał Boni wymyślił mniej więcej ten sam patent. No i co? To powiem tak, no jak widać są takie mechanizmy, gdzie można wyciągać, jakby załatwić sobie jakieś dobrą komunikację czy inne rzeczy. Natomiast problem tego typu rozmów polega na tym, że to są kwestie potem do udowodnienia i niezbyt proste, bo to są tylko słowa na słowa, tak jak teraz próbują tam wyciągać, że coś Mateusz Morawiecki komuś coś załatwił, choć nie ma żadnych dowodów, że cokolwiek załatwił, więc to są takie rozmowy, które się niestety toczą i z których naprawdę trzeba mieć dystans i słuchać tego, co tam się mówi, bo też nie można zbyt daleko wniosków wyciągać z tego typu spraw. No, a tu tak jak pan mówi, no znaleziono sobie sposób na obejście, ale ktoś tam wydawał pozwolenie na to, bo trudno mówić, że ja sobie wymyślę sposób, ale jeżeli by nie dostali zgody, to by nie mogli jeździć, a jednak zgodę dostali, więc no, to jest... Pan Arabski wtedy był figurą. No dokładnie, dokładnie tak. No nie zapomniał też o panu Morawieckim przy tej okazji, pan Donald Tusk, który w Krakowie powiedział: o, te taśmy teraz ujawnione są przestrogą dla tych, którzy tak brutalnie atakują politycznych oponentów. Miał to na myśli oczywiście polityków Platformy Obywatelskiej, którzy 4 lata temu byli za te taśmy atakowani. No więc ta taśma Morawieckiego ma być też przestrogą, żeby nie wykorzystywać w ogóle taśm do jakichś celów politycznych. Panie dyrektorze, jednak widzę różnicę, jak robią te osoby, które pełnią funkcje publiczne, będąc ministrami i rozmawiają ze sobą w kategoriach, jak uniknąć odpowiedzialności, jak wykorzystać tą funkcję do korzyści indywidualnych, a co innego, jeżeli ktoś jednak pełni funkcję w biznesie, będąc prezesem, nie będąc przedstawicielem władzy publicznej. Ja tu rozróżniam, to jest jednak ta kolosalna różnica. I powiem tak, no Donald Tusk to jest ostatnia osoba, która powinna się w tej sprawie wypowiadać, tak mówiąc, między nami, bo całe jego zaplecze, wszyscy jego ci ministrowie, którzy tam występowali, najważniejsze postacie w Platformie poza nim, to naprawdę dowiedzieliśmy się tak naprawdę, co myślą o Polsce, jakie metody mają, w jaki sposób działają, więc jest coś takiego, jest takie powiedzenie, że milczenie złotem i w tej sprawie akurat Platforma powinna milczeć. No, ale pan Tusk chyba nie po to przyjeżdża do Polski, panie ministrze, żeby milczeć, tylko żeby, moim zdaniem skromnym, no ma pewien cel na oku, kiedy mówi między innymi o tym, że taki apel szlachetny, jakby z serca płynący, wydobył z siebie, żeby 11 listopada wszyscy zjednoczeni wielką miłością i wielkimi uczuciami patriotycznymi zakopali wszystkie rowy i szli wspólnie w wielkim święcie. No tak, takie apele na pewno są dobre i powinny być w ustach polityków, żeby doprowadzać do pojednania, a nie do dalszego zwaśnienia. Tylko ja się zastanawiam, na ile jest to szczera wypowiedź, bo jeżeli się coś takiego mówi w trakcie kampanii wyborczej, to w szczycie kampanii wyborczej, która się w tej chwili odbywa, bo za no już niecałe, no za 2 tygodnie będziemy mieli wybory, to mam wątpliwości, czy to jest szczere. Mam wątpliwości, czy to jest szczere, jeżeli wypowiada to polityk, który jest takim nieformalnym liderem totalnej opozycji, która z natury powiedziała, że jest totalna i będzie się sprzeciwiała wobec wszystkiego, co się w Polsce dzieje, która wprowadza tą swoją strategię ulica i zagranica, gdzie właśnie huśla się nastrojami społecznymi, gdzie próbuje się w jakikolwiek sposób doprowadzić do niepokojów. Czy to jest do końca szczere? No, powiem szczerze, gdyby to było po wyborach, gdyby zaapelował najpierw do swoich zwolenników właśnie, to bym uznał, że jest to szczere, a tak mam co do tego wątpliwości.
Pan Donald Tusk także nawiązał do słynnej rozmowy, która przez wiele dni była tajemnicą, kiedy na sesji ONZ w Nowym Jorku, siedząc obok siebie, pan Donald Tusk i pan prezydent Andrzej Duda wymieniali jakieś uwagi. No i w Krakowie okazało się, że w ustach pana Donalda Tuska fragmentem rozmowy było takie uczucie rozczarowania, które przekazał mu pan prezydent Andrzej Duda w zdaniu: no, nie wszyscy chcą, żebym ja był na drugą kadencję prezydentem. Tak jakby dzielił się z nim swoim, no, poważnym problemem, zmartwieniem. No to myślę, że to są takie subiektywne odczucia pana Donalda Tuska, bo ja znam relację bezpośrednią od pana prezydenta i nic takiego tam nie padło, więc widzę, że Donald Tusk jakby realizuje swój pomysł, jak sprzedać tą rozmowę. Proszę zwrócić uwagę, że pan prezydent powiedział w wywiadzie, co było tematem rozmów, na czym ona polegała. No natomiast Donald Tusk powiedział, że on miał takie odczucie, tak? No a to już pokazuje, że nie to, co powiedział, tylko jak ja coś odczuwam, tak? No to pokazuje już, że nie mówi się o tym, o czym się rozmawiało, tylko o moich odczuciach. No, każdy może mieć różne, a tu jak widać odczucia są takie, żeby panu prezydentowi w jakiś sposób tam pineskę podrzucić, żeby troszeczkę zabolało. Natomiast wydaje mi się, że Donald Tusk raczej tutaj już, tak jak pan zauważył, ma chyba inne cele. Już ta aktywność, ta uszczypliwość już idzie w tym kierunku.